8 września, prawie 3 lata temu, to mecz, który wspominać będziemy jeszcze długo. Wisła przy Bukowej gromi GKS 5-1, a wszystkie bramki dla zwycięzców strzela Maciej Żurawki. Na szczęście dla gospodarzy, wstydliwy dla nich popis Żurawia pamięta już tylko kilku piłkarzy. Widzę z Woleja, to było soczyste uderzenie i takie bramki na pewno mnie się szczególnie podobają. Większość raczej strzelam w zasadzie bardziej dokładnie i bardziej po ziemi, tym bardziej mnie takie uderzenie właśnie moje ucieszyło. Przepraszam, czy jeszcze raz na koniec możecie puścić tę bramkę? Zwycięstw zjechała do Katowic liderująca tabeli Wisła Kraków. Mocno zastraszeni gospodarze, którzy z kolei nie radowali się od 13 spotkań z wygranej, bronili się skutecznie do 25 minuty. Wtedy to swoją setną bramkę w Ekstraklasie strzelił Maciej Żurawski. 2-0 dla Wisły zrobiło się w 45 minucie po golu Tomasza Frankowskiego, dla którego było to 92 ligowe trafienie. W 56 minucie Maciej Żurawski otworzył nową setkę bramkowych zdobyczy, a wygrana Białej Gwiazdy mogła być jeszcze bardziej okazała, gdyby m.in. karnego wykorzystał w 88 minucie Marcin Kuźba. Debiutujący w pierwszej lidze bramkarz GKS Mateusz Sławik był jednak tym razem górą. Wisła ma już 9 punktów po 3 kolejkach, GKS wciąż bez punktu. 26. Ale ich grono non-stop się zwiększa. Właśnie do elitarnego klubu 100 dołączył zawodnik krakowskiej Wisły, Tomasz Frankowski. Bukalski. Do Kulawika. Frankowski, czyżby już gol w Ekstraklasie. Piękny zwód. Coś wspaniałego, naprawdę. Warto było czekać tak długo na tego piłkarza. To, co zrobił z Maciejem Szczęsnym. Wspaniała, tak, wspaniała ludzie. Spójrzmy na to. Do Włodzisławia Śląskiego, gdzie od 2 lat nie potrafiła wygrać. Tym razem jednak krakowianie odczarowali feralne boisko, a gol Tomasza Frankowskiego zdobyty już w 7 minucie zapewnił mu miejsce w elitarnym klubie 100. Drugą bramkę dla zespołu z Krakowa zdobył Zieńczuk, zaś na 2-1 strzelił Rocki z rzutu karnego.